i zawsze chłopak z kilku lat krajowej selekcji. No i już miał medal indywidualny na uniwersjadzie przed 2 laty. Minimalnie spóźnione wyjście z progu. Pasywny lot. Mimo tego jednak 102 metry. Krócej niż w pierwszej serii, której wylądował na 108 metrze. Poczekajmy, co mieli do powiedzenia sędziowie o tym skoku. Skok poprawny stylowo. Lądowanie niestety na dwie nogi, za to sędziowie odejmują około 2 punktów. 180,9. A więc w tym momencie Polak obejmuje prowadzenie. O 0,7 punktu przed Japończykiem Mitsuhiro Suzuki. Numer 16, Moritaka Kasama, Japonia. Number 16. Wiemy zatem, że nie zajmie gorszego miejsca niż szóstek, to które zajmował po pierwszej serii skoków. A teraz już 5 najlepszych. 5 skoczków, którzy mieli noty powyżej 100 punktów. I bardzo dalekie skoki powyżej 110 metrów w pierwszej serii. Cała piątka. 2 Japończycy, 3 Austriacy. Noritaka Kasama z Japonii. 113,5 metra w pierwszej serii, 107,5 punktu. To była jego nota. Gdzieś tam w okolicy punktu krytycznego wylądował Japończyk. Bardzo odważny, dynamiczny lot. Zawodnicy z Japonii skaczą nieco odmiennym stylem niż czołówka europejska. 115,5, a więc tylko o pół metra mniej od punktu krytycznego. Bardzo szeroką i na wysokim poziomie mają obecnie kadrę swoich skoczków Japończycy. Raz jeszcze mamy okazję obserwować ten skok. Zawodnik stara się maksymalnie pochylić do przodu na deski, by przeciąć parabolę lotu. Nota Mądrego skorygowana na 188,90. Przepraszamy. Sędzia poinformował, że nota Józefa Mądrego wyższa niż pierwotnie ogłoszono, ale to i tak zdaje się nie zmienia sytuacji. Yukitaka Fukita, Japonia. Ostatni z Japończyków w konkursie, Yukitaka Fukita, 4. Po pierwszej serii za 3 Austriaka. Miał 115 metrów w serii pierwszej. Przed tygodniem w konkursie skoków na średni krok i również 4. pozycja. Piękny skok. Poza punkt krytyczny dużej kropki. Cieszy się bardzo zawodnik japoński. No myślę, że już teraz jury chyba nie będzie się zbierać, nie będzie przerywać tego konkursu. Chociaż zostali nam 3 zawodnicy, którzy w pierwszej serii mieli najwięcej do powiedzenia. 118,5 metra. Ogłosił sędzia, a więc o 2,5 metra przekroczony punkt krytyczny. Tego zawsze się bardzo podczas konkursów skoku wszyscy obawiają. Żeby nie przerwać zawodu, żeby wszystkiego nie rozpoczynać od nowa. I bardzo wysoka nota. Spokojny, równiutki. Lot bardzo odważnego Japończyka. No i teraz jak zareagują Austriacy? Czy Yukitaka Fukita tym skokiem zapewni sobie miejsce na podium? Za chwilę będziemy wiedzieli. Już tylko 3 Austriacy zostali w konkursie. Pierwszy z nich. Jemu odwagi nie brakuje. Ale krótszy skok od zawodnika z Japonii. 113,5. Czekamy teraz na notę łączną za oba skoki. Raczej nie utrzyma swojej wysokiej 3. pozycji. Z
Skok bardzo poprawny stylowo, raz jeszcze go oglądamy. Zawodnicy z Austrii skaczą inną techniką niż Japończycy. Po wyjściu z progu starają się od razu osiągnąć wysoką parabolę lotu i później spadają w dół. Tak, 223 punkty ma Franz Wigele, a więc Japończyk Fukita tym dalekim bardzo skokiem zapewnił sobie miejsce na podium. Ma już przynajmniej brązowy medal. I zostali jeszcze dwaj Austriacy. Z numerem 14 Aleksander Dis, Austria. Słyszą Państwo zawodnik speakera, Aleksander Dis, drugi po pierwszej serii. A to nota dla Franza Wigele. Aleksander Dis, 21-letni zawodnik z małej wioski w Górnej Austrii. Członek kadry narodowej B zespołu Austrii. Bezpośredniego zaplecza tej pierwszej reprezentacji. Austriacy też mają bardzo, bardzo szeroką i mocną swoją reprezentację. Również daleki skok. Aleksander Dis skacze techniką podobną do Japończyków. Również przecina parabolę lotu, stara się maksymalnie wychylić do przodu i walczy o odległość. No i są tego efekty. 116 metrów ten drugi skok. W pierwszej serii, przypomnijmy, 117. Czekamy na łączną notę zawodnika austriackiego. Nota 227,4. A więc Japończyk lepszy od niego. 227,4 punktu. Został już tylko Werner Schuster w konkursie. Prowadzący po pierwszej serii. Skokiem na odległość 119 metrów z notą 118,2. On wyprzedzał Japończyka o 6 punktów. A na naszych ekranach nadal Aleksander Dis, student prawa gospodarczego z Innsbrucku. W ramach Uniwersjady Zakopane 93, Werner Schuster, Austria. Za chwilę zatem wszystko już będzie jasne, konkurs będzie rozstrzygnięty. Ostatnie medale na zimowej uniwersjadzie w Zakopanem będą rozdzielone. Wylądował Werner Schuster. Ładny stylowo skok, ale nie tak daleki jak Japończyka Fukit. Nie jest zadowolony z siebie. No i czyżby Japończyk niespodziewanie miał zdobyć złoty medal? Bo z czwartego przecież miejsca dopiero skakał po pierwszej serii. 109 metrów uzyskał w tym skoku Werner Schuster. Jest w tym momencie mało prawdopodobne, aby wyprzedził Japończyka w końcowej klasyfikacji. Poprawny stylowo skok zakończony poprawnym lądowaniem w wypadzie. Niestety odległościowo krótszy. Nota łączna 226,4. Tak jest, tylko trzecie miejsce dla prowadzącego po pierwszej serii Wernera Schustera, a 222,4. Nawet nie, nawet dalej. Sędzia skorygował notę, poprawił. A więc Japończyk Yukitaka Fukita zostaje zwycięzcą ostatniej konkurencji na zimowej uniwersjadzie w Zakopanem. Konkursu skoków na Wielkiej Krokwi. Za chwilę powinniśmy mieć wyniki nieoficjalne jeszcze. Proszę bardzo, Fukita na pierwszym miejscu, za nim trzej Austriacy. Na miejscu szóstym nasz reprezentant Jarosław Mądry. I teraz druga szóstka, Bartłomiej Gąsienica-Sieczka na miejscu dziesiątym, a więc pozycje Polaków zajmowane po pierwszej serii się nie zmieniły. Szóste i dziesiąte miejsce.